No to zobaczmy, jaka jest pogoda na polu. Czy warto dzisiaj biegać? Delikatny grad mnie złapał. No bo śnieg nie jest taki twardy. Spoko. Na szczęście idziemy do auta. A grad się zaczyna coraz mocniejszy. Idealna pogoda na bieganie. Gradu nie ma. Powiem więcej. Za grubo się ubrałem. I... się robi fajnie przynajmniej. Dwa lata temu nie padało cały dzień, padało w czasie biegu. Rok temu nie padało cały dzień, padało dopiero po biegu. Kiedy było rozdanie nagryw. W tym roku zobaczymy, na razie pada chwilami przed, ale jeszcze dobiegło kilka godzin. Idziemy po numer? Więc tak, mamy godzinę do biegu i na razie jest dosyć mało ludzi. Nie wiem, czy pogoda ich aż tak odstraszyła. Zobaczymy, jak będzie przy samym starcie. Na razie biegały dzieciaki. Było radośnie, trochę niebezpiecznie, bo troszkę wieje i wywalało reklamy. Więc jaki wniosek na to? Wybrać sobie miejsce startowe bardziej w środku niż na końcu, niż przy rampach. A może nie zginęmy. Zobaczymy. Rekord! Życiówka! Mocno, mocno! Końcówka! Daj, 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 daj! No więc po biegu wszystko, wszyscy się zbierają, nagrody porozdawane, medalik i bigosik był.
piękny, tylko medal zostawiłem w innych spodniach. Wynik zadowalający, tak jak planowałem, poniżej 22 minut udało się. No i teraz szykujemy się na następne zawody. Mam nadzieję, że będziecie mi kibicowali, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się również podobał. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Na razie, cześć!